Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan: Nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako Słowo ludzkie, ale, jak jest naprawdę, jako Słowo Boga, który działa w Was, wierzących. Bracia. Wyście się stali naśladowcami kościołów Boga, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, ponieważ to samo, co one od Żydów, wyście wycierpieli od rodaków. Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam przemawiać do pogan dla ich zbawienia. Tak dopełniają zawsze miary swych grzechów, ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży. My zaś, bracia, rozłączeni z Wami na krótki czas nie sercem, ale tylko niemożliwością oglądania Was, bardzo gorąco pragnęliśmy widzieć Was osobiście. Dlatego chcieliśmy przybyć do Was, zwłaszcza ja, Paweł. Jeden raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Ale jakaż jest nasza nadzieja, albo radość, albo wieniec chwały? Czyż nie wy nią będziecie przed Panem naszym, Jezusem Chrystusem, w chwili Jego przyjścia? Wy bowiem jesteście dla nas chwałą i radością. Dlatego nie mogąc tego dłużej znosić. Postanowiliśmy sami pozostać w Atenach, a Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w głoszeniu Ewangelii Chrystusa, wysłaliśmy, aby was utwierdził i umocnił w waszej wierze, tak aby nikt się nie chwiał pośród tych ucisków. Po to bowiem, jak wiecie, zostaliśmy ustanowieni. Albowiem, gdy pośród was przebywaliśmy, Zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co też, jak wiecie, się stało. Dlatego, nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem go, aby zbadał wiarę waszą, czy przypadkiem nie zwiódł was kusiciel, i czy trud nasz nie okazał się daremny. Teraz, kiedy Tymoteusz od was wrócił do nas, i kiedy doniósł nam radosną wieść o wierze i miłości waszej, a także o tym, że zawsze zachowujecie o nas dobrą pamięć i że bardzo pragniecie nas zobaczyć, podobnie jak my was. Zostaliśmy dzięki Wam, bracia, pocieszeni przez wiarę waszą we wszelkiej potrzebie i naszym ucisku. Teraz bowiem ożyliśmy. Gdy wy przy Panu stoicie. Jakież bowiem podziękowanie możemy za Was Bogu złożyć, za radość, jaką mamy z powodu Was przed Bogiem naszym. Gorąco modlimy się we dnie i w nocy, abyśmy mogli Was osobiście zobaczyć i abyśmy mogli dopełnić tego, czego brak Waszej wierze. Drogę naszą do Was niech utoruje sam Bóg. Ojciec nasz i Pan nasz Jezus. A Pan, niech pomnoży liczbę Waszą, i niech spotęguje Waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla Was, aby serca Wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi.